widzowie mieli bardzo dużo czasu, żeby was obserwować. Czy zamierzacie teraz na Instagramie relacjonować, co się u was dzieje na bieżąco? Wiesz co, tak zaraz jak odzyskaliśmy telefony, dowiedzieliśmy się, co tutaj wyprawiają niektórzy uczestnicy po wyjściu z willi. Mamy takie, no my jeśli mielibyśmy użyć tą rozpoznawalność do czegoś, to chcielibyśmy tego użyć do dobrych celów, więc nie mamy tutaj zamiaru po prostu robić nie szopki. Nie chcemy siebie robić wariatów też na spokojnie, na chłodno tak tego podejść. Bo... Więc na razie patrzymy, robimy wszystko powolutku, coś tam dodajemy, ale to też wszystko, co jest nasze, to jest po prostu nasze i będziemy się tym dzielić, ale na spokojnie i po swojemu. A zachowanie którego uczestnika najbardziej ci przeszkadza, jak wspomniałaś już? Paru ich jest. Powiedzmy tak. To ostatnie pytanie, kto był największym graczem na wyspie? Kto tam przyjechał grać? Kurczę, czekaj. Weź to na klatę. Dobra, to największym graczem... Henry chyba. Tak, Henry i Henrietta. Oni po prostu uwielbiali się tam bawić.